Cześć moi drodzy, z tej strony FRL, jest dzisiaj ze mną JJ-ka. Siemka. I dzisiaj razem z JJ-ką będziemy po raz kolejny reagowali na najlepsze propozycje skinów do postaci w grze Brawl Stars. Ostatni tego typu odcinek wam się bardzo spodobał, zostawiliście masę łapek w górę i ponad 250 tysięcy wyświetleń. Mam nadzieję, że tym razem też was nie zawiedziemy i będziecie się razem z nami wspaniale bawili. Pamiętajcie, że skiny będziemy oceniać w skali od 1 do 10 i wy również w komentarzu możecie napisać, jaki skin najbardziej wam się podobał. Ale zanim zaczniemy oceniać skiny, chcieliśmy wam przypomnieć, że trwa wakacyjny konkurs, gdzie wygrywa aż 5 osób. Za pierwsze miejsce jest do wygrania konsola PlayStation 4, limitowana edycja Days of Play. Do tego dorzucamy jeszcze jednego pada oraz pudełkową wersję gry Minecraft. A pozostałe 4 osoby wygrywają pakiety 360 gemów o wartości aż 100 zł w grze Brawl Stars. Link do konkursu znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu, a jedyne co musicie zrobić, to zostawić followy na Instagramach wszystkich youtuberów, którzy organizują konkurs. My za was wszystkich trzymamy bardzo mocno kciuki, a teraz przechodzimy do odcinka. Okej, moi kochani, let's go! Aqua Jean! Wow. Aqua Jean i rybki Nemo pływające wokół niego. Dziwna wizja postaci Jean. Kurczę, Aqua Jean jest Aquaman, teraz był taki film, więc coś chyba w tym stylu to miało wyglądać. Nie mam pojęcia, ale ja w ogóle nie wiem, do czego służy ta czapka. No ja też nie wiem, to może w jest ogóle czepek. Nie kojarzy mi to się z wodą. To jest czepek. Dobra, na basen. To jest czepek, okej, załóżmy, że to jest czepek. Co ja mogę powiedzieć? Muszelka jest tutaj na głównym planie, taka wyodrębniona, świecąca, czyli on by tymi muszelkami rzucał. I prawdopodobnie one by się rozbijały na 4 rybki. Albo na mniejsze muszelki. Albo na mniejsze muszelki. Wasze propozycje oczywiście piszcie w komentarzu, jak chcielibyście, żeby wyglądał atak tego Jeana, a my oceniamy. Paki ma plasterek na pępku. Plasterek na pępku, on ma taki pępek dziwny. Ja myślę, że ten skin, no takie 5 na 10. Ja daję 6 na 10. No. No. Chyba za te kolczyki. Nie, za tego Nemo, za tego Nemo. Ja dopiero zauważyłam, że on ma zamiast uszów płetwy. A no faktycznie, tego nie widziałem. Masakra. Okej, okay, lecimy dalej. Moi drodzy, i kolejny skin to jest Arcade Shelly. Co ona ma na poliku? To jest plasterek? Bo tak cały czas się przyglądam i to tak, jest plasterek, nie? Tak, to jest ukryty Nelly z plasterkiem pod hełmem Shelly. Ten piosenkarz. Co? Nelly miał taki plasterek. Piosenka. Okej. Okay. Mam nadzieję, że pamiętacie. Co mogę powiedzieć? Zwiksowany skin. Był kiedyś taki film, gdzie oni walczyli, rzucali takimi dyskami i to się tam wszystko świeciło, takie motory się zmieniali, czy w motorach się ścigali. Nie pamiętam, co to było. Jaki to był film, napiszcie w komentarzu. Ja to kiedyś gdzieś widziałem kantem oka, ale nie pamiętam teraz tytułu. Generalnie no Wiksa, nie? Kosmiczny skin. Za mocno przebajerowane, to nie jest mój styl. Mi trochę przypomina z Fortnite'a Skulltropera, tego mieniącego się na niebiesko, tej ubranko. W sumie tak, w sumie tak. No tak, taka po prostu zbajerowana Shelly. Ja daję 5. Ja daję 6. Dlaczego? Bo mi się kolory podobają. Myślałem, że plasterek. Plasterek też. Okej, okay, lecimy dalej. Oj, moi drodzy państwo, coś w moim stylu. Witch Jessie, Wiedźma Jessie i zobaczcie, jaki ma przecudowny kanon. To jest ropucha. To jest To jest chyba ropucha. W sumie tak wygląda jak rompuch to jest, ale rompuch z kucy z bąksu. Jakaś taka zaczarowana. Z brąksu, przepraszam. Książkę ma przepasaną jako nerkę. Tak. Na szyjnik w kształcie czaski Brawl Stars ze złotym zębem. Widzisz? Wow, faktycznie, no. Fajnego ma też staffa tego wiedźmowskiego, z którego strzela pewnie kulkami swoimi. O! I co? No i rompuch jest najlepszy, który jest podgrzewany cały czas w kociołku. Aha, ta książka jest jej potrzebna do tego, żeby czytać z niej zaklęcia. Tak, i wtedy czaruje i atakuje. Super. Daje dychę. Leviosa. Daje dychę. Nie mówi się Leviosa, tylko Leviosa. Okay. Ja daję 9. Wingardium Leviosa. Tak mi się nie podoba, żeby dać 10. Ja daję dychę. Uwielbiam Jessie. I moim zdaniem Jessie ma najlepszy skin, czyli ta królowa Jessie, czy ta ze smokiem w każdym bądź razie, nie pamiętam jak się też nazywa. A tak, no ty się nim ostatnio jarałeś. Bardzo fajny skin, mam go, więc pokczampik, daję dyszkę. Ja 9. Okej, okay, a my lecimy dalej. Moi drodzy, przed nami kolejny skin Batube Karl, czyli to jest Karl jak wannie? We wannie. Najlepsze jest to, od razu zauważyłam, że na podłodze leży mydło i on się na tym mydle ślizga tą wanienką. Tak, a za nim lecą bąbelki.
Możesz sobie ustawić temperaturę albo zimno, albo gorąca woda. Kaczuszka aha. sobie pływa w A to jest kaczuszka pożyczona od Jessie skina. Bo Jessie też ma takiego skina, zostawia kaczuszkę. Tak. I powiem ci, fajnie to dosyć wygląda. Nie wiem, jakby wyglądał. Aha, on by szczotką rzucał. Szczotką tak. Dobra, i wszystko jasne. Zastanawiałem się, jaki by wyglądał jego atak. Pomysłowe. Mi się podoba, no takie śmieszne. No nie jest złe, jest śmieszne. Fajny ma w ogóle ścieniaczek z napisem Karl. Tak, dokładnie. I coś jeszcze ma, zanurzonego w wannie. Co to jest? To jest niebieskie. O, faktycznie, a to nie jest... Nie, to myślałam, że to jest ta bajka, żeby zmyjać sobie wodę. A może to jest ster? Ster? Cała naprzód, panie kapitanie. Może być. W każdym razie ja daję 7. Ja daję też 7. O, ładnie, zgodnie. Wy też piszcie w komentarzach swoją ocenkę, bo jestem mega ciekawy, a my lecimy dalej. Ho, 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 moi drodzy, co my tutaj mamy? Carnival Pam, czyli karnawał w Rio trwa. I mamy tutaj Pam, przebraną... Przebraną za, no nie wiem, no taki festiwalowy look. Tak jest. Maszynką wyrzuca... Konfetti. Konfetti. Ale ja jestem ciekawa, co to jest, znaczy to leczonko, ale co? Nie wiem, po prostu chyba nie mieli koncepcji, nie miał twórca koncepcji i sobie coś takiego wymyślił, że da piórka na trójkącik i będzie gitara. Ja mógł chociaż jakąś maskę zrobić jej na twarz czy coś, faktycznie, nie? Faktycznie, no, to by było spoko. Ja tego nie widzę. Mi się też nie podoba, jedyne co mi się podoba to właśnie to konfetti. Mhm. Czyli... I różowe włosy oczywiście. No, no dokładnie, róż musi być. 4. Ja daję 5. O, to co? W sumie ten skin chyba w dzisiejszym odcinku niestety nie wygra, więc nie, lecimy niestety. Dalej. Jeden ze słabszych. Moi drodzy, kolejny skin nazywa się Veteran Colt. I w sumie mi do Colta ten skin pasuje, ponieważ wygląda jak cowboy i mi się kojarzy właśnie, że jak cowboje strzelają, to właśnie tak prrrr. Tra-ta-ta-ta-ta! Jak Colt, więc i mi pasuje ten skin do Colta. Powiem tak, czarny charakter mi przypomina aktora Eda Harrisa, który grał w Westworld, tego w czarnym kapeluszu, kojarzysz? Tak, no pamiętam. Co tam właśnie ich wszystkich ścigał i właśnie mi się od razu na pierwszy rzut oka z nim skojarzył, czyli czarny charakter Colt. On widzę dużo przeżył, palce pobandażowane. Pożambadowane. Mogę dać śmiało 8. Ja daję 7, ale bardzo fajny skin. A my sprawdźmy kolejny skin. Moi drodzy Państwo, co my tutaj mamy? King Frank, połączenie Clash Royale i Brawl Stars. Fajne. Bardzo fajnie wygląda, tylko pasuje, ja się mocno zastanawiam, pasuje. Czym on uderza. Czy on uderza swoją wieżą, na której... Nie, on uderza tą małą wieżą, z której strzelają... Tak. Tak, z której bombardują tymi bombami małymi, nie? Dokładnie tak. Fajnie, wieża na patyku z kanonem na dachu. Super! Tak, mi się bardzo podoba, bo grałam w Clash Royale i wiem, o co chodzi, ale niektórzy jak nie grali w Clash Royale, to nie wiedzą, o co chodzi. Może im się to nie podobać, ale naprawdę spoko pomysł. Daję 9. Ja też daję 9. Wysoko, wysoko, czyli Justyna może zagrać Frankiem w tym odcinku. Lecimy dalej. Moi drodzy, przed nami ATM Rico i to jest Rico, który wyrzuca z maszynki pieniądze. Pod ostatnim odcinkiem, propozycjami skinów, ktoś napisał mi w komentarzu, że właśnie taki skin mógłby zostać wprowadzony do gry. I nie wiem, czy on już wcześniej widział tego skina, czy on sam sobie to wymyślił, ale teraz właśnie przed sobą widzimy Rico, który wyrzuca pieniądze. Nie miał się nazywać Bogaty Rico, a tutaj się nazywa ATM. ATM Rico, dokładnie, dlatego, że on jest bankomatem. Tak, jest on bankomatem. Z Rolexem na łapie, napchany hajsem po uszy. Nie, Bogaty Rico, no. I ma ten pistolet taki od Supreme, co się hajs tasuje. Kozak. Takie jest... coś mogłoby być wprowadzone do gry. No, to było jest takie. Bardzo pomysłowe i nawet oko mi się wydaje, że jest zrobione tak, żeby można było tam wrzucić pieniążka, widzisz? Dokładnie, no. Też mi się wydaje, że właśnie po to to jest. Na żetonik. Oceniaj, ty pierwsza. Ja daję dychę. Ja daję 9, bo ja jestem mega fanem Jessie. No okej, a wy napiszcie w komentarzu, który skin wam się bardziej podobał, czy Rico, czy Jessie. No i moi kochani, przed nami ostatni skin na dziś, Mecha Bull. Wow. No, cały na czerwono, z jakimś kawałem nie, co to jest? To jest jego taka strzelba. Tak, i on strzela piorunami, zobacz, bo ma pas z piorunów. No tak, bo to jest elektryczny, nie? Mhm, czyli to strzelał wiązką elektryczną, tak jak mój Pikachu na koszulce. Żeśmy się zgrali w sumie. Pikachu!
Tak jest, kochani, no. Nie wiem, co jest na głowie, taka No właśnie, ja też bula. Nie wiem, zastanawiam się, cały czas bo na to patrzę. Bo ból ma taką fryzurę. Aha! I to jest po prostu tak zrobione tylko. O nie! Najlepiej. Jeszcze ma kolczyk. Monobrew ma też. I kolczyk w nosie. Kolczyk w nosie, no bo to ból. Fajny skin. Ja bym go widział, naprawdę. Daję takie 7 na 10. Ja daję aż 8. Wow. Ale to i tak nie zmienia. Ale to i tak nie zmienia werdyktu, że dzisiaj zagramy jakimi postaciami, reasumując? Rico i Jesse. Dokładnie tak, moi drodzy, zaczynamy. Okej, moi kochani, lecimy. Wziąłem swój ulubiony skin, czyli smoczy rycerz Jesse. Kurczę, jaka nazwa. Ja dawno nie grałam Rico, nie wiem jak to będzie. Ale ta mapa jest bardzo spoko pod Rico, ponieważ ma dużo ścian. Faktycznie, kuleczki się będą odbijać, więc... Będą się odbijały, tak. Nie dość, że moje się odbijają, to jeszcze twoje, więc taki nawet spoko nam tutaj duo, ci powiem. Dobrało. Uważaj. Ale dostałam. Na razie nie atakuj. Czekamy. Uciekamy, przepraszam. Tu w nich teraz ogień. Szybko, szybko. No i czekaj, bo ja cię zgubiłam. Ajajaj, Justyna. Wracaj, idę ci pomóc. No, chodź mi pomóc, bo mnie bot goni. Widzę. Właśnie boję się, żeby tylko... Idę gdzieś na górę. Cię nikt nie zaatakował, wiesz? W ogień krzyżowy. Idę, no bocie. Nie dolatują moje kulki. Okej, zróbmy tak. Postawię kanona. On nam szybciej pomoże obić. Elegancko. Chodź tutaj, cofnij się teraz. Dobra, wziąłem go na siebie. Super. No i mamy 3 power cubesy, więc na dobre nam za wyszło. Darmo, tak jest. Dobrze, że się zgubiłaś. Dobrze, że się zgubiłam. Nie wiem, jak można się na takiej mapie zgubić, ale było git. Dobra, lecimy. Mamy kolejnego. Może też się zgub po niego, czy nie? Myślisz? No myślę, ja że możemy... nie, bo tam jest Frank. Dobra, ja obijam Franka i te moje kulki mocniej... Dobra, jeszcze raz! Ładnie! Dobra, ty go sobie holuj, holuj sobie go, no spokojnie. Dobra, ja to skrajam. Do góry. I ładnie obijam. Tara. Weź to wszystko, tak jest. Dobra, tam nasza armatka, ona tam się pcha. Ona jest niepoważna chyba, ta Tara, co? Czy mi się wydaje? No, ale się tam... Uważaj, Jin mnie przyciągnął! Dobra, pat. A ja tak tego kanona postawiłem trochę dennie. Dawaj, weźmiemy jeszcze raz tego. Jeszcze jednego bota? Tak, a co nam szkodzi? A ja w ogóle nie trafiłem żadną kulką chyba. Dobra, po bocie. Jeszcze Bu nam chciał ukraść. Ja dziękuję, jeszcze kanon ich obił. Ej, wynaleźliśmy idealne duo na tę mapę, także korzystajcie. Burzowe równiny, pamiętajcie, grajcie Rico i Jesse. Moi kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawiać łapeczek w górę, subskrybować kanału. Wbijcie również na kanał JJ-ki, do którego link znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie, ponieważ możecie wygrać konsolę PlayStation 4. My dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Hej.